Halo, halo, dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Darkest Dungeon. Jeżeli chcielibyście oglądać więcej odcinków, przypominam, żebyście tutaj sobie zalajkowali, bo inaczej ktoś was w dupę wypedali. Na przykład ja. Kurwa. Ponownie wyślij mnie do boju, rwie się penant, a my oczywiście wyruszamy na kolejną już przygodę, jeszcze do ruin, bo mamy, widzę, krótką tutaj przygodę, bardzo ładnie. Poproszę sobie akty, żeśmy pozbierali, teraz tak, ciebie nie, ty Dishmas jeszcze się nadasz, co? Tak, ty jeszcze się nie nadasz, bo ty jeszcze dużo stresu nie masz, więc tak, ciebie chcieliśmy wziąć na trzecią linię, Reynolda chcieliśmy wziąć na pierwszą. Na drugą chcieliśmy wziąć nie Drox, bo ona ma pudło. Chcieliśmy wziąć Petremol na drugą linię. Nie, ty chciałeś iść na pierwszą, a Reynold miał iść na drugą, bo on z drugiej może też atakować. Tylko, że na dwóch pozostałych jest bezużyteczny i to może być niemiłe. No ale dobra, zobaczymy jak to pójdzie. I na ostatnią linię, czwartą, chcieliśmy Penant, bo ona może, chociaż no ma 3T, ale medytator doszedł. Skuteczne obniżanie stresu, dobra. I ciebie wrzucamy na czwartą linię, no i mamy czterech takich agresywnych tutaj, zadających bardzo dużo obrażeń. Myślę, że to powinno całkiem dobrze pójść jeszcze na ruinach. Teraz tak, gdzieś tam jest ta Percy jeszcze, ale ona ma dwa minusy. Jest ten Chiron, ale on też 4 minusy złapał, więc to mnie nie jara. Drex ma też kuchę, minus 5 do celności, więc to tam w ostateczności niech będzie. Trelliego mamy jako gościa, który ma Ogara, ale też jest 2 na 2, więc na razie sobie pójdziemy takim składem, on jest dosyć mocny, a Dishmas będzie mógł zdobywać doświadczenie, wydaje mi się tak, i on już wejdzie na drugi poziom Dishmas i będzie można troszkę więcej zacząć w niego inwestować, bo zacznie naprawdę być przydatniejszy troszkę. Dobra, polećmy sobie tak, jedzenie na 12, pochodnie na 7, dwie łopaty, dwa serum, dwa bandaże, żeby to na pewno mieć. I to jest standardowy skład na ruiny, standardowy również ekwipunek. Zaczynajmy, moi kochani, kolejne lochy przed nami. Mam nadzieję, że dobrze nam to tutaj pójdzie. Okej. Okej, darkest.exe przestał działać. To jest coś, co się czasami zdarza w Darkest Dungeon, niestety jeszcze, że w trakcie doczytywania lokacji on po prostu się na momencik crashuje i trzeba go resetować. On się tę chwilę włącza, więc to nam dosłownie chwileczkę zajmie. Ja sobie skorzystam z okazji, żeby sobie zamknąć miniaturkę. Wy zapewnie przewiniecie teraz te parę sekund, no bo on się niestety chwileczkę odpala. Tak jest, ja pamiętam, że w poprzedniej wersji gry tak się działo, jak żeśmy przechodzili często do, nie do ruin, tylko do tych zatrutych terenów. Takich, to nie wiem, czy był Cove. Nie, Cove to była jakaś inna totalnie lokacja. Knieja, tak? Tak? Ten taki, gdzie te truciznowe wszystkie rzeczy są. Tam się lubiło to w ten sposób krzaczyć. Tutaj widocznie na ruinach coś się stało. Chuj to wi. Ja nic tam nie zmieniałem. Może ta gra po prostu od czasu do czasu lubi wyjebać focha. Może jest kobietą. Kto wie. Ta Darkest Dendy. No ten najmroczniejszy loch. Te najmroczniejsze lochy, no to raczej ciężko tutaj doszukiwać się płci żeńskiej, ale chyba powinno nas złapać dokładnie w trakcie misji. Nie umarli, nie krwawią, lecz można ich zarazić. Tak to prawda. I zdarzyło nam się już o tym przekonać, oczywiście. Wchodzimy w takim razie do ruin. Przepraszam za problem techniczny, ale już jesteśmy. Zagłum się w korytarze swojego dziedzictwa. On gdzieś bezpieczne, dziś tak obce i zimne. Tak jest, dobra, zaczynamy tu, więc standardowo pójdziemy najpierw do tej salki sobie i sprawdzimy, co tutaj mamy. Mamy plecaczek, plecak został już przetrzebiony, okej, ciekawe. Pułapka! Okej, niestety dostał Witch Doctor, ale duża krzywda mu się nie stała, na szczęście, więc spoko. Promise of safety. Kurwa, ten lektor jest przemocarny, nie? Okej, mamy walkę. I teraz tak, o kurwa, zaskoczenie, poprzemieszowywało mnie. Bardzo niedobrze, bo ten się właśnie stał bezużyteczny totalnie. Ty coś możesz zrobić z tej pozycji? Kurwa, średnio. Dobra, zamieńcie się od razu w takim razie. W ten sposób. No i on napierdala w nas. My się musimy poprzestawiać. 15 stresu. Skurwolno. Pies. Ten tak samo ma stres. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobry początek, nie? To mógłbym przyjebać i od razu krwawienie rozpocząć. Ale mogę tylko na dwie pierwsze linie. No i owoc, się powinieneś wycofać. Dobra, zróbmy tak.
Niech będzie, żeby ona już była z przodu, nie? Pogańskie okaleczenie. Zaraz trzeba będzie tego rycerza wyciągnąć. Krwawienie, bardzo niedobrze. Czerwień, widzę jeno czerwień. Okej, okay, itemki. I od razu bandaż tamujący krwawienie. I zaczynamy napierdalać w takim razie. Ogłuszenie, 125%. Jakie oni mają szanse? 25% odporności. Ten ma odporność jeszcze na ten. No nie, nakurwiamy, żeby zabić po prostu, jeżeli się kogoś uda. Dziewiątka tylko padła, spoko. No i właśnie, on nie może zrobić nic. Absolutnie, trzeba się pozamieniać. A do po prostu wyciągnięcie tego Reynolda trwa bardzo, bardzo długo. I to zaskoczenie nam tu cholernie, kurwa, namieszało szyki, bo dostajemy całą masę stresu przez tych śmieci. Bardzo, bardzo niedobry początek. Okej, mamy już wystrzał na szczęście, możemy walić w tych ziomków z tyłu. Niestety, krytykala nie było, więc dworzanin nie zdechł. Zostało mu jeszcze trochę punktów zdrowia. Okej, ten dostał krwawienie niestety i osłabienie. Dobra, ty na szczęście możesz bić. Pudło! Jo, wale, ale źle. Totalnie źle. Ty przede wszystkim sobie blida zdejmuj. Dobra, i wysuwaj Reynolda do przodu. No i jesteśmy już względnie na pozycji. Jej, kolejny stres po prostu. Całe szczęście, że on w miarę równomiernie jest wrzucany, a nie naraz. Dobra, on już może cokolwiek robić. Na kurwie w takim razie. Pięknie. Ścięcie. No dobra, dostał tu troszeczkę. Ja się teraz przejąłem i przez to aż tak dobrze nie myślę. Zabij go. Kurwa, unik. Jak źle. Kolejny stres. Ale to jest, trzeba będzie spierdalać stąd, nie? Zaraza, ASAP. Dobrze, wreszcie on mógł pierwszy ruch swój wykonać. Temu weszła odporność jeszcze. O nie, on go wyciąga jeszcze. Jezus Maria. Reynold nic nie zrobi w tej grze, nie? Zabijaj tego, no. Jak najszybciej. Reynold nic nie może zrobić, zamieniaj się. Kurwa. Strasznie, strasznie mi psują szyki cały czas. No tu niestety to by... I kolejny stres, kurwysyny. Jak mi to namieszało. Jak mi to namieszał ten początek źle. Unik, Jezusie Mario. Jaki pech. Jaki pech od samego początku. Zaraza na tego śmiecia z tyłu. Jezus, odporność mu weszła. On ma 10% odporności na zarazę. Drugi raz uniknął, czajcie to. Critical, wreszcie coś. Dziękuję. Cokolwiek się zadziało, no nie? Zabij. Jak najszybciej. I Critical zdjął ciało też. Niniejszym cię osądzam, dobrze. Chodź tu, skurwolu psie. No nie, no jeszcze dagera mi wpierdoli i zatrucie może, co? Albo krwawienie. No ma na szczęście bez efektów. Zarazą w ciebie. No teraz weszła. Teraz na chuj mi ta zaraza, jak goś za chwilę ginie. Okej, okay, bardzo dużo stresu. Bardzo, bardzo dużo stresu. To było bardzo niedobrze. O Jezus, to był bardzo zły wybór, żeby pójść w tę stronę. Strasznie mi to namieszało, że zostaliśmy zaskoczeni. Było ogromne zamieszanie. No zobaczymy, czy uda nam się przejść tego dungeona. Jeżeli tutaj jakaś pomoc się nie natrafi, albo jakieś słabsze walki, po prostu to może być bardzo źle. No bo ty wejdź, bo ty masz najmniej stresu póki co. Wejdź, wejdź. Ukryte skarby. Okej, no za dużo ich nie ma, ale... Ale lepsze to niż pułapka, prawda? Okej, walka i jestem śmiecią. No nie, no zaskoczenie znowu, ja pierdolę! Kurwa jego mać! Co za ruiny! Trzeba uciekać zaraz, bo mi Reynold... Znaczy on i tak ma... On i tak ma 3 negatywne, 1 pozytywny. Ale ten, żeby mi nie odleciał. Dismas, bo on jest mega ważny. Nie wiem, czy nie spierdalać, żeby go nie uratować. O Jezus, ty masz tylko coś takiego. Dobra, daj jemu celność. To ten... Aha, to sobie możesz tylko, fajnie. Kurwa mać. Akurat jak mam taki team, nie? Gdzie to jest bardzo niedobre, jak oni są pozamieniani miejscami. Dobra, wystrzał. No kryt by wszedł w tego psa. O Jezus. Cóż za odcinek. Nic nie może zrobić. Względnie na miejscach. O nie, stres na niego. Czemu ty nie możesz uniku zrobić? Przecież też masz 10. Dobra, kurwa, granat w tego śmiecia, no. Odporność. Unik, no dlaczego? Jak? No weź ich ogłusz chociaż, za duże straty mamy naprawdę. Dobrze, 2 stuny weszły.
Kurwa jego mać. Zabity. Na tą se wrzuć ten stres jak chcesz, bo ona nie ma go dużo, no. Zaraz jeszcze. Zaraza weszła, dziękuję, coś się stało wreszcie. Zabity. Zabij go, 7. Zabij jego trutka już. O Jezus Maria, ale już było tak źle. On ten se zdechnie na początku tury. No coś się zadziało, ale naprawdę. Te uniki. Wow, to było mega pechowe. Ty jesteś bardzo ranna, ale nie wiem. Jak działa ta woda święcona? Plus 33% do wszystkich odporności. Na krwawienie, na choroby, na osłabienie. I pewnie jakieś choroby jakbym miał. To jeszcze dwa rundy jestem zdebufowana. Okej, dobra. Wchodzimy do pomieszczenia. Bardzo źle, jeżeli chodzi o początek. No jeżeli to jest tak trudny rok. O Jezus, dobra. Ale mnie nie przemieszało przynajmniej. Kurwa, no tyle dobrze. Zaczynamy od stresu serdecznego. No coś się zadziało sympatycznego, wreszcie. Unik, bardzo dobrze. Jakoś się los do mnie uśmiechnął. Obrażenia sobie możesz dostawać póki co jeszcze. Zaraz trzeba ci będzie heala sprzedać, to prawda. No zaraza jakby weszła. Dobrze. O Jezusie, coś się zadziało fajnego. Na nich spróbuj stuna wjebać. Ogłuszenie dwa razy. Cud miód. Kurwa, no coś wspaniałego po prostu. 12. O jak dobrze. O jak dobre rzeczy się dzieją. Zdech śmieć od stresu, kurwa. No i krytyk. No. I on sobie już zdechnie śmieć. I na ciebie trucizna. Razy 4. I ty sobie umrzesz na początku tury. No. Tak się robi hip-hop. Dziękuję, no bardzo dobrze rozegrane. Bo wreszcie miałem możliwość, goddammit, rozegrania, bo to była pierwsza walka, w której mnie nie przemieszało chyba. Naprawdę, to chyba była pierwsza walka, w której mi nie zrobiło rozmieszowywania. Dobra, wy się zamieńcie. Spróbuj ty. Ukryte skarby, dobra. Zajebiście. Ty potrzebujesz leczenia, zjedz dwie jednostki żywności. Zwiad wszedł, scouting, zajebiście. Tu jest pułapka. Tu jest walka, a tu jest sala ze skarbem. Tu są jeszcze dwie bitwy. Spróbowałbym ominąć salę ze skarbem i po prostu przejść ten loch. Możliwie już unikając walk w tym momencie. Ty zarmuj pułapkę, bo ty jesteś tym dobry. Nie wiem czemu, ale to zazwyczaj to wychodzi. I to by zszedł stres, to jest ważne. Pochodnia. Zawartość worka jest moja. Dobrze, kolejne skarby. Wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. Tam jest kolejna walka, nie chcę już walk. Jeżeli to tylko możliwe, wolałbym ich omijać. To jest jakiś obiekt. Głód, dobra. Zjedzcie se, spoko. Pochodnia. Kolejna pochodnia, zajebiście. Podnieś. Możesz? Niezużyta jeszcze pochodnia. Cały twój, to tus, bardzo ładnie. Wchodzimy dalej. No stresu jest sporo, ale dajemy radę. Okej, bez walki. Jak dobrze. Mamy łopatę na przeszkodę, na szczęście. Ty sprawdzaj to. Bo ty i tak masz taki stres, że cię wyślę do czubków. Ukryto pamiątki. Ła, genialnie. 1000 sztuk złota de facto. Łopata. Dobrze. Tu jeszcze mamy 3 pomieszczenia. Zwiad, pięknie. Tu jest jeszcze jedna walka i tu jest jeszcze jedna walka. Spoko. Bez problemu generalnie. Pochodnie jeszcze jedna, świetnie. Tu jest tylko obiekt, prawda? Nie, to jest jeszcze pułapka. Tę rozbrój, żeby stres sobie zdjąć. Pięknie. No i to będzie można na jeszcze jedną wyprawę pójść, tak szczerze. I bardzo dobrze. Ty Dismas się kurna pięknie ekspisz, nie? Okej, tu jeszcze jedna walka w takim razie. I kończymy ten dungeon. Spróbuj ty. Poważny wypadek. Odporność na truciznę na szczęście weszła. Dobra, ale mamy walkę. Okej, i walka nie jest najgorsza, bo nie wejdzie. I my ich zaskoczyliśmy. Coś pięknego, kurwa, dobrze. Zaczynamy. Piąteczka. Jep, na dzień dobry. I drugi raz. Proszę bardzo, trutka. Pysk. Pięknie. Zaczynamy. Cięcie raz, 11. Bang. Poszedł, skurwol. Cięcie numer 2, 11. Poszedł, skurwol.
Dobrze, ten teraz ewentualnie może oddać strzał. Oddał w tego ziomeczka. Krytyk, niestety. Co najgorsze w tym krytyku, że poszedł stres do góry. Ale my już idziemy wystrzałem w niego. Ósemeczka i gość pada. Pięknie. I stres zdjęty dzięki krytykalowi. Dwie jednostki żywności jeszcze dostaliśmy. I ostatnie pomieszczenie i możemy zakończyć ten loch. Wróć do osady. Ła, no to było groźne. To było już groźne w pewnym momencie, naprawdę. Te początkowe walki były niesamowicie trudne. Bardzo, bardzo pechowo nam podchodziły. Byliśmy zaskakiwani dwa razy. Przemieszało nam to szyki w konfiguracji, kiedy mieliśmy naprawdę takich plus 15% dobiegłości leczniczych, fajnie. Kiedy dostaliśmy takie rzeczy, że no to nam bardzo, bardzo psuło. Dostał krzepę, zastąpiono dobry refleks, okej. Strach przed ludźmi, Petremo, ciekawość, obsesja posiadania i gromadzę. Wszyscy dostali negatywne oprócz Dismasa. Dismas ma już level drugi. Bardzo, bardzo dobrze. Zawadiaka, poziom drugi. Za trzy lochy dostaje kolejny level. Stres 42 na 200, okej. Nocny Marek, wróć do miasta. Dobra, w gościa będzie można już przyinwestować sobie, jeżeli chodzi o broń. Delikatnie. Lista pełna. Jeżeli chodzi o moich ludziksów, tak? A kogo my tu mamy? Hiena cmentarna. Wierzę, że jest pod kontrolą demonów. Siepacz rzutem na taśmę. Zwiadowca łowczy. Ciekawość. Medytator szybkoręki. Plus 4 szybkości w pierwszej rundzie. Gość tył z atakiem ogara i z ugryzieniem. I z gwizdkiem. No, to może być bardzo ciekawy wybór. Kuszniczka. Ona jest z tyłu. Leniwe oko. Minus 5 celności w walce dystansowej. To kurwa bez sensu. Ale ma dużo szybkości. Ona na początku może pierdolnąć. Bitewny opatrunek. Flara. Usuń ogłuszenie, usuń oznaczenie. Pochodnia plus 3. Ciekawa. Łowczy. Huchro, minus 10% punktów życia. 10% do rozpoznania w norowisku. Ten jest bardzo ciekawy, bo on ma szybkorękiego. I ta ciekawość aż tak może nie być groźna. I Farnivala chyba sobie weźmiemy. Wyjebie, tak mi się wydaje, jednego z tych ziomeczków. Tutaj uleczyłem. Kto dostał dużo minusów? Reynolda chyba wypierdolę, wiecie? Bo on ma niby dużo expa, ale on generalnie nie jest jakiś... Znaczy no jest fajnym gościem do przodu. Pomyślmy. Dismas na absolutnie, on ma jako pierwszy, drugi level. Znanego oszusta będziemy musieli się pozbyć jeszcze. Tu podostawał naprawdę fajne odporności. I zaraz mu tutaj poulepszamy, jeżeli się da, umiejętności, ewentualnie kupimy lepszą broń delikatnie, żeby on trochę lepiej sobie radził. Jego też za chwilę pewnie nazwiemy sobie jakoś. Deviant, postanowienie, mantel. Kurwa, no muszę pomyśleć, kogo tu wyjebać. Kto ma więcej negatywnych niż pozytywnych? Niby ten. Tutaj mamy 4 minusy już, pomimo że jest dobra penant. To, no to tutaj coraz więcej minusów dostaje. I to będzie wpływać na to, że będzie coraz słabsza. Strivelin tutaj, ciekawość. Chiron dostał dużo. No, bardzo, bardzo dużo dostał minus. Minusów, więc trzeba będzie pomyśleć nad nim. A tego łowczego bym wziął, bo on może być dobry. Dobra, wyjebmy Chirona. Odwołaj bohatera. Weźmy Farnivala. Reynold ma dużo expa jeszcze, no ale on ma też bardzo dużo minusów, więc jego też pewnie odwołamy za niedługo. Odlokowaliśmy nowe miejsca, odlokowaliśmy survivalistkę. I tutaj będziemy mogli do obozów umiejętności się uczyć. Wóz wróżbiarki, tutaj możemy kupować artefakty. Plus 15% do szansy otrzymania cnoty. Dobra, to nas nie interesuje póki co. Pożyjmy tak, do kowala. I teraz weźmiemy sobie ciebie, Dismas. Aha, nie mogę, broń już poziomu pierwszego potrzebujemy. Bo nie mam nawet, tak? 10 tego i 6 tego, no spróbujmy. 750, zwiększa obrażenia od 1 do 2 punktów, critical. Okej, to jest fajne. Więc spoczko, tu sobie upgrade'ujemy, tu byśmy potrzebowali dużo więcej tych. Więc ty masz mniej delikatnie ulepszoną sobie tę broń już. Tutaj pewnie nic nie mogę ulepszyć póki co. Mógłbym odblokować inne bronie, ale ich nie potrzebuję tak naprawdę. Doskok awanturnika. Szalone.
to jest dobre w kontekście, jak będzie coś złego się działo, nie? Szalone cięcie z trzech tych, crit mod 5%, wystrzał mimo wszystko. Mimo wszystko ten wystrzał, więc to jest fajne. Dobra, okej, okay, wyruszymy na jeszcze jedną przygodę, chyba dzisiaj, albo już nie. Dziś już sobie odpuścimy, moi kochani. Tak mi się wydaje, to było ciekawe. Najwyżej się nastawimy już na kolejne, na pewno tak, musimy tak. Dismas jeszcze zdąży, da radę pójść na jedną. Pamiętam, ty masz 65 stresu, więc się dajmy do krużganku. I poza tym to tyle, jeżeli chodzi o stres. No a Reynolda będziemy się pozbywać. Zdejmijmy mu to. Pozakładamy sobie zaraz nowe artefakty. I pozbędziemy się go, no bo on ma 4 na minus. Obsesja gromadzenia, skłonność do kradzieży. Gość będzie generalnie nam upierdalał wszystko, więc ciebie również jak najbardziej trzeba odwołać, kolego, jak ci już zdjęliśmy wszystko. I teraz tak, zostajemy na dwóch takich tankach, którzy mają trochę stresu i szczerze nie chce mi się wydawać trochę punktów na ich leczenie. Mamy ciebie, jeżeli chodzi o tanka. Nie, wy jesteście łowcami. Łowczy, wy jesteście z tyłu. Więc idziecie ten sort, można według pozycji, według klasy. Właśnie, i tankowie są tutaj z przodu. Więc będziemy brać w takim razie dwie awanturniczki najpewniej naprzód. To może być ciekawe. Dwie awanturniczki, badaczkę i strzelca Highwaymana. I to będzie kolejny skład na kolejną wyprawę. Ale póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Albo sobie go złóżmy może już. I same średnie są już dostępne. Znaczy są jeszcze krótkie. W norowisku, jakbym poszedł do rojowiska, to bym miał krótkie. Pospolite, plus 2 szybkość, wyłącznie łowca nagród, ciekawe. Tu mamy rzadkie, plus 5 krytyków, jeżeli pochodnia niska. To na niskiej pochodni, jeżeli gramy. Tu mam bardzo rzadki coś. Plus 40% do szansy ogłuszenia, do szansy osłabienia, plus 1% krytyka, bardzo rzadki przedmiot. Plus 40% do szansy ogłuszenia, plus 30% do szansy ogłuszenia, plus 30% do szansy, bo aha, to jest tylko wyłącznie wstręt. Wyłącznie krzyżowiec, wyłącznie okultysta do ogłuszenia i do osłabienia, czyli bez rewelacji dla mnie. Tu jest 6 aktów własności i nie wiem, czy nie pójść tutaj tak naprawdę. Ale mam trochę stresu, więc jeszcze zostaniemy na ruinach, nie będę do kniei się wpierdalał. Pójdziemy jeszcze na ruiny, zabij jednego ucznia nekromanty. Okej, to będzie też już dosyć trudne, to jest też średnia. Tu jest krótka, więc pójdziemy jeszcze na krótką walkę tutaj i zrobimy tak, że ty będziesz tutaj strzelcem. A ty, czy możesz z drugiego poziomu? Możesz, więc ty bądź strzelcem na drugim miejscu. Ty, tego nowego wzięliśmy, Farnival, on jest ciekawy. Mam 3 łowców, aż za dużo. Ty idź tutaj i ty pójdziesz tu. I to będzie dosyć interesująca. Bez kapłanki chodzę cały czas, może warto to zmienić. Persji. Leczenie, leczenie, oświecenie. Ręka światłości. Ona nie ma żadnych obrażeń, nic, to jest delikatnie. Ale ona generalnie jest bardzo w utility. Jako kapłanka, a taka normalna nam zginęła. Ona powinna być wtedy na trzecim miejscu, zamiast wtedy Plague Doktora. Ale ja Plague Doktora bardzo lubię. Dobra, spróbujmy pójść tak na obrażenia. Mimo wszystko to jest krótkie. Cały czas. Więc zbierzmy sobie zapasy. 2 razy ten, 2 razy ten, 2 razy łopata. I myślę, że będziemy mogli ruszać, ale póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Darkest Dungeon. Trzymajcie się ciepło, cześć!